Pałac Marianny Orańskiej w maju 1945 roku przejmuje Armia Czerwona. Na terenie pałacu i zabudowań klasztornych stacjonowało ponad 2000 żołnierzy radzieckich. Z pałacu wywieziono 17 wagonów kolejowych z obrazami, rzeźbami, dziełami sztuki. Pałac następnie zdewastowano. Były tutaj rozbijane praktycznie wszystkie piece kaflowe, wyrywane futryny, niszczono obrazy, którymi sobie czyszczono oficerki, obrazy XVI-XVII wiecznych mistrzów niderlandzkich, ale też wybijano dziury w sklepieniach po to, żeby się załatwiać. Taki był właśnie okres pobytu Armii Czerwonej w tym pałacu. Dopełnieniem tych wszystkich zniszczeń było podpalenie pałacu dwukrotnie, niestety już po wojnie, bo stało się to w 1946 roku. Pierwsze podpalenie miało miejsce w styczniu. Drugie podpalenie to luty 1946 roku. Pałac płonął wtedy przez 8-9 dni. Był pilnowany pod bronią. Tutaj strzelano do polskich strażaków, którzy próbowali go gasić.